W tym filmie i w następnym przedstawię najważniejsze, najbardziej podstawowe własności funkcji logarytm. Co to jest funkcja logarytm? To ja już mówiłem w kilku poprzednich filmach, więc teraz tylko błyskawicznie przypomnę. Powiedzmy, że mamy jakąś liczbę a. Zacznę od czegoś bardziej intuicyjnego, czyli od potęgowania. I a podniesione do potęgi x daje w wyniku liczbę y. No to wiemy już z poprzednich filmów, że to jest równoważne temu, że logarytm przy podstawie a z tej liczby y jest równy x. Dlatego, że funkcja logarytm mówi nam, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę, czyli a, żeby dostać y. No a muszę podnieść do potęgi x, żeby dostać y, czyli logarytm przy podstawie a z y to jest x. No i te równania niosą dokładnie tę samą informację. Różnią się tylko tak, jak gdyby z takiego operacyjnego, czy też obliczeniowego punktu widzenia, że tutaj po lewej stronie, jak gdyby mamy dane A i X, wykonujemy potęgowanie, na przykład na kalkulatorze, i obliczamy tę potęgę A podniesioną do potęgi X i wychodzi nam Y. Natomiast tutaj obliczenie idzie w drugą stronę. Mamy dane A, mamy dane Y. I pytamy, jaki jest ten wykładnik, do którego trzeba podnieść A, żeby dostać Y. No, i obliczamy w ten sposób logarytm. Na przykład na kalkulatorze dostajemy ten, ten wykładnik jako wynik naszego działania. Więc z punktu widzenia operacyjnego te działania się, te równania się różnią właśnie w ten sposób, mimo że niosą tak naprawdę tę samą informację i są sobie równoważne. No dobrze, a jakie są te własności, o których tutaj chciałem mówić? Pierwsza własność niezwykle ważna jest taka, że jeżeli mam logarytm przy jakiejś podstawie A z iloczynu dwóch liczb, nazwijmy je na przykład B razy c. To to jest równe sumie logarytmów. Czyli to będzie logarytm o podstawie a z tej liczby b. Ja może to podkreślę tutaj kolorem czerwonym, że to jest plus dodać. Tutaj podkreślę, że było mnożenie i to mnożenie zamieni nam się na dodawanie. Logarytm przy podstawie a z liczby c. No i to jest pierwsza, niezwykle ważna własność logarytmu, że logarytm iloczynu to jest suma logarytmów. I te wszystkie logarytmy oczywiście mają tę samą podstawę a. Ja tego wzoru nie będę tutaj dowodził w tym filmie. Udowodnię go w jednym z kolejnych filmów. Tutaj chciałem kilka własności naraz zgromadzić w tych dwóch filmach wprowadzających, żeby łatwiej było zapamiętać, skojarzyć. Pokażę tylko teraz na przykładzie, jak to działa. A udowodnię w jednym z kolejnych filmów. No dobrze. No to, tak jak powiedziałem, zróbmy jakiś przykład. Weźmy sobie logarytm o podstawie 2 do jakiegoś iloczynu. Powiedzmy, weźmiemy sobie 8 razy 32. No to zgodnie z tym wzorem, który tutaj napisałem i który obiecałem udowodnić w jednym z kolejnych filmów, to powinno być równe logarytmowi o podstawie 2 z 8. Dodać, Logarytm o podstawie 2 z 32. No to sprawdźmy, czy to się zgadza. 8 razy 32 to ile to jest? To jest 256. 8 razy 32, 8 razy 3 to jest 24, czyli 8 razy 30 to jest 240, 8 razy 2 to jest 16, czyli 240 plus 16, 256. Zgadza się. Czyli po lewej stronie mam logarytm przy podstawie 2 z 256. No to do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 256? Czyli ile będzie równe całe to wyrażenie po lewej stronie? No, jak ktoś jest biegły w potęgach dwójki, na przykład interesuje się informatyką, to wie, że 2 do potęgi 8 to jest 256. Czyli to jest po prostu równe 8, dlatego że 2 do potęgi 8 to jest 256. I dlatego logarytm przy podstawie 2 z 256 to będzie 8 po prostu, czyli to jest może napiszę logarytm przy podstawie 2 z 256. No dobrze, a co mamy po prawej stronie? Ile to jest logarytm o podstawie 2 z 8? No do której potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać 8? Do trzeciej. No a do której potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać 32? No 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8. Razy 2 to jest 16, i razy 2 to jest 32, czyli 5 razy musiałem pomnożyć, czyli to jest po prostu równe 5. No i widzimy, że się zgadza, dlatego że po lewej stronie mamy 8, a po prawej stronie mamy 3 dodać 5. To oczywiście nie jest żaden dowód, tylko sprawdzenie na jednym przykładzie. No ale chciałem wykonać takie działanie na jakimś konkretnym przykładzie, żeby może lepiej zrozumieć o co chodzi. No a teraz kolejna bardzo ważna rzecz, mianowicie. To, że 8 to jest 3 plus 5 i że te logarytmy się tak dodają, jest związane z tym, że jak wezmę 2 do potęgi trzeciej i pomnożę to przez 2 do potęgi piątej, to ile to będzie równe? To jest to samo co 2 do potęgi 3 dodać 5. No, ile to jest 3 dodać 5? 3 dodać 5 to jest 8, czyli to jest 2 do potęgi 8. No i właśnie ten fakt, że te logarytmy się tutaj dodają, wtedy kiedy argumenty logarytmów się mnożą, jest dokładnie równoważny temu równaniu, które tutaj napisałem. Tej własności funkcji wykładniczej. Że jak mamy tę samą podstawę i mnożymy wyrażenia wykładnicze o tej samej podstawie, np. 2 do 3 razy 2 do 5. To to jest 2 do sumy tych wykładników, czyli 2 do 8. No bo te wykładniki to są wartości tych logarytmów. Wartość tego logarytmu to jest 3, wartość tego logarytmu to jest 5. No a logarytm to jest wykładnik, do którego trzeba podnieść podstawę, żeby otrzymać ten argument. I właśnie dlatego, że przy potęgowaniu te wykładniki się dodają, właśnie dlatego logarytm iloczynu jest sumą logarytmów. No i właśnie ten dowód, który obiecałem zrobić. W jednym z kolejnych filmów będzie się opierał dokładnie na tej równoważności. Na no w tym filmie na zakończenie chcę pokazać jeszcze drugi analogiczny wzór, mianowicie taki, że jeżeli mam logarytm o podstawie a, ale tym razem z ilorazu dwóch liczb b podzielone przez c, to wtedy to jest równe różnicy logarytmów. Logarytm o podstawie A z liczby B odjąć logarytm o podstawie A z liczby C. Czyli tutaj mamy B, a tutaj mamy C. No, mogę poprawić tutaj na czerwono, czyli tutaj mamy dzielenie, to tu mamy minus. Tutaj to jest kreska łamkowa, która symbolizuje dzielenie. No i widzimy, że te wzory są do siebie podobne. Mnożenie zamienia się na sumę, a dzielenie zamienia się na różnicę. No i znowu zrobię przykład, może, żeby zobaczyć lepiej, jak to działa. Weźmy sobie logarytm o podstawie 3 z jakiegoś ilorazu, na przykład, albo może zacznijmy teraz w drugą stronę, zacznijmy od różnicy, a dojdziemy do ilorazu. Czyli weźmy sobie logarytm o podstawie 3 powiedzmy z 9, i od tego Odejmiemy logarytm o podstawie 3 na przykład z liczby 81. No i zgodnie z naszym wzorem, powinniśmy dostać logarytm o podstawie 3 z ilorazu tych dwóch liczb. Czyli powinniśmy dostać logarytm z ilorazu 9 podzielone przez 81. No to sprawdźmy, czy to się zgadza. Ile to jest logarytm o podstawie 3 z 9? Czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 9? No, trzeba podnieść do potęgi drugiej. Czyli to będzie po prostu równe 2. Dlatego, że 3 do potęgi drugiej to jest 9. A ile to jest logarytm w ustawie 3 z 81? No, do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 81? No 3 razy 3 to jest 9, razy 3 to jest 27 i razy 3 to jest 81. Czyli musiałem 4 razy pomnożyć. Czyli to jest po prostu równe 4, dlatego że 3 do potęgi 4 to jest równe 81. No a co tutaj mamy po prawej stronie? No po prawej stronie, może napiszę, to jest logarytm o podstawie 3 z liczby 9 przez 81, to się skróci przez 9 i będzie 1 9. No to do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 1 9? No 3 podniesione do drugiej daje 9. A jak chcę mieć 9 w mianowniku, to muszę podnieść do potęgi ujemnej. Czyli to będzie równe minus 2. Dlatego, że 3 podniesione do potęgi minus drugiej to jest właśnie 1 dziewiąta. No dobrze, czyli to jest ta wartość tego logarytmu po prawej stronie. No i możemy zobaczyć, że to się rzeczywiście zgadza. 2 odjąć 4 jest równe minus 2. Czyli rzeczywiście, jak weźmiemy te wartości tych logarytmów i wstawimy do równania, no to dostajemy, że ten wzór jest poprawny dla tego konkretnego przykładu, dla tych konkretnych liczb. Oczywiście on jest również prawdziwy w ogólności. No i taki ogólny dowód przedstawię w kolejnych filmach, a w następnym filmie pokażę kolejne podstawowe własności logarytmu. Zapraszam do jego obejrzenia.